Z okazji 67. rocznicy Powstania Warszawskiego przedstawimy Państwu fragment archiwalnego filmu dokumentalnego pod tytułem 63 dni. Wykorzystane w filmie materiały są autorstwa operatorów i fotoreporterów Powstania. Pochodzą także z niemieckich kronik. Film zrealizował Roman Wiączek. Zanim wybuchły tu pociski, na tym właśnie stole montażowym składano filmowe kroniki powstania. Wyświetlało je kino walczącej Warszawy. Operatorzy filmowi utrwalili na taśmie ułamki bohaterstwa, walki i tragedii 63 sierpniowych i wrześniowych dni. Nie obejmują one całości wydarzeń. Sięgamy więc po inne dokumenty. Wojskowe meldunki, powstańcze gazety, radiowe audycje i raporty wroga. 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17 wybucha w Warszawie powstanie. Broń palną posiada zaledwie 10% żołnierzy. Zapasy amunicji mogły starczyć na 2-3 dni walki. Warszawa była beczką prochu. Żyła nienawiścią do okupanta. Wystarczyło iskry, by wzniecić płomień powstania w całym mieście. W ostatnich dniach lipca hitlerowcy przerzucili w rejon Warszawy poważne siły. Biuletyn informacyjny donosił. Warszawa walczy. Alarm powstańczej pobudki wzywa wszystkich do broni. Rezultaty pierwszego dnia są wybitnie pomyślne. Nieprzyjaciel trzyma się jeszcze w silnie ufortyfikowanych gmachach, całe jednak dzielnice są zupełnie oczyszczone z Niemców. I za wojskiem poleciało, zakochane czyjeś serce, tym piosenkę tę jedyną, śpiewam dla ciebie dziewczyno, może także jest rozterce. Zakochane czyjeś serce, może potajem je kochać i ponownie... Gubernator Frank. Powiadomiłem rząd generalnej gubernii o decyzji Hitlera zgniecenia powstania wszelkimi środkami. Himmler oświadczył, że każdego mieszkańca Warszawy należy zabić. Nie wolno brać żadnych jeńców. Warszawa ma być zrównana z ziemią. Komendant okręgu AK pułkownik Monter w drugim dniu powstania. We wszystkich obwodach ważniejsze obiekty nie zostały opanowane. Amunicja na wyczerpaniu. W niektórych oddziałach wręcz gonią ostatkami. Z powodu braku amunicji nie mogę mieć właściwie wpływu na przebieg walki. Nie mam nadziei zdobycia obiektów dotychczas nieopanowanych. Rzeczpospolita Polska. Na skwerach i ulicach naszego miasta wyrastają mogiły żołnierzy, co padli w walce. Wbija się w nie drewniane krzyże. Chemicznym ołówkiem na tekturze wypisane są nazwiska, czasem tylko pseudonimy.
Pomnik, barykada Powiśla. Osmolone, wyniosłe kominy wskazują drogę do elektrowni Dumy Powiśla. Objęta wrogimi przyczółkami, wydana na ciągły ogień, trwa, żyje, pracuje, broni się i zadaje rany. Hauptsturmführer Spilker do biura policji w Krakowie. Położenie wojskowe. Ze strony niemieckiej zastosowano 3 kliny uderzeniowe. W całym mieście na skutek użycia sztukasów, pożary i trwałe zniszczenia. Ciężkie walki w domach. Przeciwko słabo uzbrojonym powstańcom komendant garnizonu niemieckiego w Warszawie generał Stachel dysponował 15 tysiącami żołnierzy i policji. Od 4 sierpnia napływały do Warszawy kierowane przez Himmlera oddziały policji i SS Rheinefahrta, oddziały kryminalistów Dirlewangera i inne. Utworzono korpus specjalny o sile 25 tysięcy ludzi. Zgromadzono czołgi, lotnictwo szturmowe, najcięższe działa kolejowe i wyrzutnie pocisków rakietowych. Łącznie z siłami 9 Armii oddziały niemieckie przeznaczone do likwidacji powstania wynosiły 55 tysięcy ludzi.